Znak Jonasza, starotestamentalny, przywołany dzisiaj przez Chrystusa w Ewangelii, zmusza nas do tego, abyśmy pomyśleli właśnie o Jonaszu, jako o tym, który przechodzi przez Niniwę i wzywa do nawrócenia. Nic innego Jonasz nie zrobił, jak tylko szedł i mówił, że trzeba się nawrócić. Chrystus mówi, że znakiem Jonasza jest także jego trzydniowe przebywanie we wnętrznościach ryby, co wprost odnosimy jako zapowiedź zmartwychwstania Chrystusa. Bo Chrystus też niczego innego nie robił, jak tylko przechodził i mówił, że trzeba się nawrócić. Głosił Ewangelię, dobrą nowinę. A jednak, pomimo tego głoszenia, dzisiaj od Chrystusa w Ewangelii żąda się znaku. Znaku, który potwierdzi jego posłannictwo, znaku, który powie wprost, to jest Syn Boży. A Chrystus mówi, nic więcej nie zostanie wam dane, prócz znaku Jonasza, a więc znaku głoszenia i wzywania do nawrócenia. No i jeszcze ten znak, który zobaczą później, pusty grób, zmartwychwstały Chrystus. Tak często żądamy od Pana Boga znaku Jego obecności w naszym życiu. Tak często wymuszamy wręcz na Panu Bogu, aby nam pokazał, że jest. A codziennie dostajemy Jego Słowo. Codziennie przez nasze życie przechodzi Chrystus ze Słowem, które mówi nawróć się, wróć na dobrą drogę, pozostaw swoje dotychczasowe zachowanie, swoje dotychczasowe myśli, pozostaw to, co jest złe w twoim życiu i wróć do mnie, idź obok mnie. Chrystus, odpowiadając tym, którzy proszą Go o znak, mówi o Jonaszu, mówi o Niniwie, mówi o królowej z południa. Mieszkańcy Niniwy musieli zostawić swoją zatwardziałość, aby się uratować. Królowa z południa, żeby poznać mądrość, musiała pozostawić to, co było dotychczas i wyruszyć w drogę. My także jesteśmy zaproszeni, abyśmy na znak Jonasza, abyśmy na słowo Chrystusa pozostawili naszą zatwardziałość i poszli za głosem mądrości.